Polska Liga Pomykaczy. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami pierwsze Grand Prix sezonu pierwszego Polskiej Ligi Pomykaczy. No i słuchajcie, jesteśmy w Bahrajnie, także już teraz zapraszam Was do udziału w sesji kwalifikacyjnej właśnie na tym torze w Bahrajnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda. No i słuchajcie, gorąco i serdecznie zapraszam do udziału pierwsze Grand Prix sezonu pierwszego Polskiej Ligi Pomykaczy. Jesteśmy w sesji kwalifikacyjnej w Bahrajnie. Zapraszam. Dobra. Czy ja tylko jestem sam z Racing Point? Nie musiałeś mi tylko wypominać. Musiałem. O, lordzik wyrzuciło go sobie. No nie, już miałem nadzieję, że się coś poprawiło. Tyle było z jego pięciokreskowego internetu w lobby. No, ale to nieistotne. Zapewne wróci, a jak nie, to nie. Niestety ma taki, a nie inny internet i nic z tym nikt nie zrobi. Ja mam od kopii jakoś daje Chyba, że on sam. Ej, a my w nocy mamy wyścig, czy w dniu? A tego to ja nie wiem. Nie sprawdziłem pogody na wyścig. Jak ma być? Nie no, słoneczko. Sucho? Dobra. To dobrze. W Bahrajnie nie zawsze będzie sucho. Nie, zdarzało się czasem. Znaczy, przecież nie. Mi się trafiło z czasem się rzeczywiście zdarzy deszcz, ale to naprawdę rzadko. No i gdzie tą taczką się kurwa wpierdalasz przede mnie, ty? Kto to tym hasem wyjechał z garażu? Chamsko przede mnie. Norbi. No ja jadę starym Mercedesem, ktoś idzie nowym Mercedesem. Znaczy aktualnym jeszcze. To ja wyjechałem Mercem. Ej! A według was, teraz te nosy będą te same, czy inne? Ale co? Czy według was te nowe nosy na ten sezon będą te same, co u Mercedesa, czy inne? Pewnie wszystkie te same. Tak. Dobra, przytrzymajcie tam Clover Dystan. A, nie ma go tu. No tak. Czemu by nie ma co? Poszedł tryhardować? Poszedł do piecha tam. Na kanał. Trzyma trochę ode mnie dystansu. Bezpiecznie zbliża do mnie. W razie czego to jednak dystans lepiej trzymać. Prawe. Lordzik, co żeś ty zrobił? Myślałem, że mnie ważni. Ej, jakie jest ścinanie? Rygorystyczne. No jak, bo ja wjechałem właśnie poza tą. Tori nie dostałem tej. Nie ważnie. Ja przed chwilą na prostej drodze lekko wyjechałem za szeroko i już mnie unieważniło. To od wielu czynników jest zależne.
czynników jest uwzględniane przy tym. Jak 1,267, no to jeszcze trochę poprawienia. No muszę się poprawić. Nie jest tutaj dużo do poprawy. U mnie też jakieś tam 30 są do poprawy, 4 nawet. Nie jest 50. 4 nawet. 4 nawet. Nie jest 50. Właśnie 6,7 jednak. Dobra, kończy mi się paliwo, chuj, przestrzelę to. Zaoszczędzę sobie jedne softy. Teraz dopiero na koniec wyjadę. We have two laps of fuel remaining. Co tam jedzie za mną? William. No widzę, że William, ale który? Chyba piechu, piechu. No piechu. Na pomiarowym AMG jesteś teraz? Tak, ale nie wiem, czy kończysz ten czas, bo jest fatalny. Wiesz co, zrób na wszelki wypadek. No właśnie, chyba jednak zrobię. Zrób najwyżej, jeśli poprawisz. $36,000 za piechem. Czyli przebiłeś mnie. Mam rozumieć? Tak. Ale ja robiłem drugiego hotaba na tych softach. Pierwszy nie ważny. Dobra, cała reszta oczywiście nie ma kółek jeszcze. Darkowen 1287. To jest dalej Mikker Seal na pomiarowym. Gdzie on jest? No nie wiem, czy ma nie wiele rówku. Dobra, chciałem dopiero zacząć. Nordzik jeszcze na pomiarowym. Nordzik na pomiarowym. Kramstowy klawer nowojazdowy. Kto jedzie teraz tym hasem? Norbi. On czas robi? Tak, on na pomiarowym jest. Żółta. Mikker Seal kończy pomiarowa, jak będzie. Według mnie za Fittipaldiego powinien jechać, zamiast Mazepina powinien jechać ten, Fittipaldi, nie wiem dlaczego. To już uważa, jak uważa. Ja też go nie lubię, już na ledwo zaczął, już też go nie lubię. Nordzik 1,266. So far, our fastest lap is 1:28.7. Aha, i jeszcze keramzytowy. I on da do pieca.
all complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Wie co teraz? Koniecznie. Cool bike, weno się tam popraw. Ja na koniec wyjadę teraz, chcę zaoszczędzić jedne softy. Chociaż w sumie nie ma sensu, bo i tak będzie softy medy-medy. Strategia. No, nie tak samo. Dobra, to nie, to jadę. Poprawię to trochę. Masz rację, poprawię ten czas. No, poprawię mi się o 40. 40 poprawię to... Zaraz powrócę na P3, wrócę. Ja ostatnio sobie wchodzę na stronę Alpha Tauri, tam gdzie sprzedają ciuchy, i tam zwykły ich t-shirt kosztuje około 150 euro. No. Widziałeś cenę merca? Też nie lepsze. A kurtka z malutkim znaczkiem kosztuje 700 euro. Ile? 700 euro. 700 euro. Kurtka ze znaczkiem Mercedesa? Nie, ze znaczkiem Alpha Tauri. Ja pierdolę. To jest kurwa po prostu... Tak fanatek ze swoimi kierownicami też kurwa w... wyjebanych w kosmoscenach. Wiesz, ale fanatek tak naprawdę robi o wiele lepsze kierownice niż Taskmaster albo Logitech. Czy dobra, no ale kurwa, prawie 2000 euro za samą kierownicę bez pedału, bez niczego? A no to chyba, że... Kurwa, przecież to jest 1800 euro za tą profesjonalną. Najlepsza, nie? To jest najwyższa puka, to jest profesjonalna kierownica. Tak. Jestem jeszcze w stanie zrozumieć. Kurwa, 1800 euro? Gdzie jeszcze musiałbyś tu kupić do tego kokpit za kolejny kurwa 1000 i jeszcze pedały za kolejne tam chyba bodajże 400 euro? Przecież na złotówki to jest jakieś 15 tysięcy. Taki fanatek ze średniej półki, gość widzę i się słabo. To od razu skiery tam chyba to We've only got 2 laps of fuel left. Ale fanatek fanatykiem nie lubi. I tak samo kierownicę. Ja mam rekord pierwszego sektora. Ja sobie oszczędzam te... opony. Nie wyjeżdżam już. Sektor też rekord. O kur... Aha, ja jestem... Jaki debil. Wyjechałem, żeby poprawić swój czas na oponach, na których zrobiłem pierwszy czas. Przecież dwa lepsze niż na time trialu. Dogrzane były, no. No. Lepsze niż na time trialu okrążenie. Dobra, muszę przebić cool bike, bo przecież on nie może być przede mną. Można. Kulbajka. 1,26,2. A to na spokojnie, przecież on zrobił czas 200... No to ty zrobiłeś 13 tysięcznych szybciej niż ja. A, to będziesz... Nie będziesz miał problemu. To nie będziesz miał problemu z przebiciem mojego czasu, ale dobra. I tak jestem trochę wyżej już niż byłem. Chciałem przestrzelić szykana przez drzwi, przecież. Ale dobrze, skończyło się tylko na skrzydle, gdzie i tak już jestem po pomiarowym, więc wszystko mi jedno. Jezu, ja ostatnio też sobie przeglądam, ile kosztuje przejażdżka bolidem Formuły 1. Ile? 7000 zł. No.
I to takim Formuły 1, ale z 2000 tam chyba 5 roku. I co 2005? Masz przynajmniej tam V10, a nie V6. No, tam V10 jest przynajmniej. Ale jeszcze lepiej by było z V12. Było fajne. Popierać mi nic nie jest. V12 było po prostu piękne. Orgazmu można dostać. No, V12 było zajebiste. V10 jeszcze też było zarąbiste. No, chyba był najlepszy silnik, jaki się działo w świecie. W ogóle każda generacja tu już była gorsza. Siema, cool bike. No siema, siema. No, a u nas, ja się uczę się w mechaniaku i ostatnio mieliśmy lekcję, jak działają silniki w F1. Kurwa. To fajnie. Oni mają tak mały skok tłoka, że... To jest taka kosmiczna technologia, że ja się za serwisowanie czegoś takiego bym nie brał. Byś się bał, że coś spierdzielisz i... No tak, bo jak na przykład Mercedes teraz pakuje do swojego nowego auta silnik z F1, no to co się dziwisz, chłopie? Aha, z normalnego auta, do normalnego auta. Ja się bym brał... Dobra. Zdążysz. No ale kaczka mi drogę zajechał. Nie, no dobra, kończę to kółko, rozwalam się, już nie przebiję kulbajka. 23 tysięczne do piecha. Jak 23 tysięczne, jak... Aha, dobra, jasne. Robert, a my przypadkiem nie jeździmy w jednym splicie w EF1? Dobra, ja też już nie wyjeżdżam. Już takie okrężenie wykręciłem, że go nie poprawię. W boksie jestem właśnie. To lepsze niż na ten trailer wkręciłem. Nie zdążę. Nie zdążysz nic. Chociaż nie, teraz już nie zdążysz. Chyba, że w tym momencie wyjechałeś z boksu, to mam może na sekundę. A no to nie ma szans. Nie ma takiej opcji. To w ogóle jest nie robię teraz. A, nikt na wyjazdowy wszyscy. Niczym zdarkowano. No ja właśnie będę robić kółko kwalifikacyjne. Dawaj. Tylko od razu mówię, że to będzie bardzo słaby czas. Jaki w ogóle twój rekord jest? 1,27,600 coś. No ja właśnie pobiłem swój rekord z 1.263 do 1.262. Poprawiam się o 0,2 właśnie teraz. Czy jest to 1.266? Kurde, no nie. No to zostaniesz na tej 11 pozycji. Jak 1.10. 30 seconds left in the session. Teraz. Chyba, że bardziej się poprawisz, to musisz... to musisz się po sekundy poprawić, żeby skoczyć jedną pozycję wyżej. Kurde, już nie zdążę się podciągnąć za mną. Aj, kierowcy to by wyspinował. Ale mu to i tak wszystko jedno, bo już nie sądzę, żeby ktoś przebił jego okrążenie. I nikt tego nie zrobi. Piechu już zjechał. Dobra, kurwa, idziemy po dublet. Dawaj. Musimy to zrobić. Chociaż skaram, że to będzie ciężko i spiechać. 18 setnych. Ale szykuje się nam ciekawa walka. Skaram, że to jest spiechem i z Kulewarem. No i oczywiście między sobą. Jeszcze kubek. A kubek nie wiem, czy poprawi. Ja bym musiał się poprawić o 0,5, aby wskoczyć przed Norwiego. No.
co było niewykonalne. Chyba. Jakbym dobrze jechał na parze, to by może by się udało. Clover jeszcze jedzie. Ja bym 23%, żeby mi się udało. Czy Clover to poprawi? Poprawi. I poprawi. Nie poprawi. Poprawił, ale nie jest przede mną. To dobra. Koniec. A nie, jeszcze Dark Owen. Już zjeżdżam już. Dark Owen. Nie zjeżdżaj, to weź się wycofaj się. Przez linię startową przejdź, kurde. No. To wycofaj się, wycofaj się, bo będziemy czekać. Bo jest Dark Owen, mamo, powstaną ta. Dark Owen, my czekać będziemy, wycofaj. Już. O, dobra. Dobrze. Ja z Darko mamy ten sam numer startowy. Nie zauważyłem tego. Komu tak mes dzwoni? Mi tak dzwoni. No ja mam chyba 10% na softach, z których będę startował, albo więcej. Ja mam 8 chyba, czy 9. Bo ja zrobiłem na nich 6 kółek. Polska Liga Pomykaczy.